Cześć, siemanko, z tej strony Addikson i witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku przetestujemy napastnika, który ma ponad 2 metry wzrostu. Podbiję go na 90 overall, zagramy pewnie meczek w head-to-head, może jeszcze versus attack. No i tak, jeszcze przed rozpoczęciem zapraszam serdecznie na mojego Instagrama z FIFA Mobile, Addikson FIFA Mobile. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie, serdecznie polecam zaobserwować codzienne newsy, posty, jakieś brameczki, to tam wszystko znajdziecie. I też jeżeli jesteście nowi na kanale, nowy widz, to serdecznie polecam zasubskrybować kanał. 5000 coraz bliżej. Możesz się dołączyć do tych 5K normalnie. No i lecimy. Pokażę tą kartę, bo to jest Traore. Jego podstawowa wersja to jest 60 chyba. Dobra, jest jednak 68 overall, no kosztuje 100. A nie, jednak potaniał, bo ja tą kartę kupiłem w tamtym tygodniu, bo już tak z dobry tydzień tą kartą gram. Kupiłem za 170 tysięcy, teraz ta cena spadła trochę, widzę, bo za 50, 60 tysięcy można tą kartę kupić. I to jest właśnie w tej karcie, on ma skill boost target man, czy tam man. I tak, główeczki 86 już na karcie 68, do tego wzrost 2 metry, 3 cm, to jest normalnie rzeźnik, bo im już, jak mówiłem, grałem kilka brameczek, też udało się im strzelić takich fajnych, nie to, że jakieś tam z główki, ale na przykład z akcji, bo on ma skill move heal to heal, to też nawet, kurde, no wymiatacz, podbijemy go na 90 overall, na razie mam go na 87. Też trochę już expo w niego wrzuciłem. Mam 1 000 000 końców, to plus 3 jeszcze podbijemy. Będzie to karta na 90 overall. 940 tysięcy zapłaty, potwierdzamy. Jest Traore, 90 overall, też zaraz zobaczymy jego te główki, bo on będzie miał kosmiczne główki. Tutaj wykończenie, też wykończenie ma dobre, bo 89, siła strzału, to kurde, on jest bestią normalnie, tylko on właśnie jest powolny, on jest, ma słaby pace, ma słabe przyspieszenie, słaby, kurde, ten, bo 61 pace'a, 59 przyspieszenie, trochę jest słabo, ale do strzałów nie ma żadnych tych zastrzeżeń, bo kurde, strzały ma wyśmienite, woleje 95, no drybik nawet 104 ma i główki 111, no wyskok słabiutki, ale wyskok to w sumie przy takim wzroście to nie robi żadnej różnicy. No i dobra, chyba przetestuję tą kartę, zagram z 2-3 mecze w head to head. No oczywiście mógłbym zagrać mecze z reakcją, ale to zrobię tak, że 3 zagram, powycinam co najlepsze momenty, wiadomo, jakieś tam dribbling, jakieś główeczki, nasze bramki z główki, bo jest wysoki, to będzie też można pokazać, jak ta karta normalnie walczy w polu o piłkę. Też może jakieś, kurde, z wody, bo ma heal to heal skill move. Może jakieś, kurde, fajne akcje, tak się tą kartą wypracuje. No i jeszcze raz, miłego oglądania i widzimy się na samym końcu, na zakończeniu odcinka. We'll be right back.
No i dobra, no karta, no wyśmienita, jest wyśmienita, do polecenia jak najbardziej, kto gra head to head, nie da rady, na przykład, nie wiem, wybić FIFA Champion czy FIFA Master,
ma tam składzik przeciętny, to ta karta jest do polecenia, bo wrzutka to praktycznie, jeżeli obrona jest poniżej 90 overall, a ta karta Traore przynajmniej tak 85, to wygra wszystko, bo na przykład jak widzieliście Piqué, Van Dijk, Toty nawet żadnego oporu nie stawiali dla tej karty. Jak najbardziej do polecenia, też może w przyszłości, nie wiem, w następnym tygodniu może nagramy jakiś test karty niskiego wzrostu, bo na przykład jest taki pewien zawodnik, który ma 1,57 m, jest na napadzie chyba, albo skrzydłowym, to też będzie można tą kartę przetestować, to 150 łapy w górę i testujemy kolejnego gracza. No i jeszcze raz, na ten odcinek byłoby to tyle. Jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteś nowy na kanale, no i do następnych odcinków i...